To jest dziwne też dlatego, że nieco ludzi u nas tutaj gości w Białymstoku, ponieważ jest to grupa warszawska skupiona wokół Galerii Delfiny. Galeria Delfiny, jak sama nazwa mówi, pochodzi od delfiny. A delfina to też między innymi delfina Krasicka jest autorką dzisiejszych prac prezentowanych w naszej galerii. Niestety pani Delfina już nie żyje, natomiast chciałabym tutaj zaprosić do nas męża pani Delfiny Krasickiej, pana Ignacego. Zapraszam serdecznie. Chcę zaprezentować państwu wszystkim gości. To chciałabym również do nas zaprosić panią Annę Alicję Czoki, która... która jest współzałożycielką właśnie Galerii Delfiny, ale chciałabym tutaj przedstawić bliżej, ponieważ Ania pochodzi od nas właśnie z Ołstoczyzny. Twórców, którzy się prezentujemy, może jeszcze jedno, oprócz mam nadzieję, piękno krajobrazu i to, że niektórzy z nich pochodzą właśnie z naszych regionów, to również Ania kiedyś skończyła nieco plastyczne sukcesy. To też łączy naszych artystów. Ale oczywiście nie tylko. Jest wśród nas również pani Celina Sobra, która jest wioską panką. Pani Celina mieszka w Białymstoku i mam nadzieję, że pracę pani Celiny już państwo żeście u nas widzieli. Natomiast jest wśród nas również, który jest autorem naszej wystawy, pan Zbyszek Nowosadzki. Zapraszam. Pan Zbyszek, pana pracę prezentuje u nas po raz pierwszy, natomiast to, jak pięknie wygląda wystawa, to właśnie aranżację zaproponował pan Zbyszek. Także nie musi również tego powodu naszą jeszcze raz Zbyszek. Nie ma wśród nas jeszcze pani Barbary Radlińskiej, której również pracę tutaj prezentujemy, ale wydaje mi się, że jak najbardziej należą jej się prawa. Witamy pana serdecznie. Nie mogła dzisiaj do nas przybyć, aczkolwiek na pewno pozdrowienie ją. O otwarcie wystawy poproszę pana dyrektora Cezarego. Ja witam również bardzo serdecznie państwa na dzisiejszej wystawie, w dzisiejszym wernisażu pięknym, ponieważ wykonany przez wspaniałych ludzi, przez artystów, którzy tworzą pewną grupę osób przyjaciół działających już od 15 lat. Wcześniej wspólnie, teraz oddzielnie, ale dzisiaj będziemy mieli kolejne ich dzieło wspólne. Możemy oglądać ponad 30 prac, z jednej strony tkaniny, z drugiej strony prace plastyczne wykonane na płótnie. Naprawdę coś wspaniałego, coś niesamowitego, prawdziwa uczta duchowa. Dlatego ja bardzo serdecznie chciałem podziękować, że grupa związana z Galerią Delfiny chciała właśnie tutaj pokazać swoje prace. To jest dla nas zaszczyt, wyróżnienie. No i również chciałem podziękować wszystkim tym, którzy pracowali przy aranżacji, przy wystawie, też pracownikom Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury. No i chciałbym życzyć państwu naprawdę wspaniałego oglądania, rozmów z artystami. No ale oczywiście najwięcej ciepłych słów, najbardziej szczerych skieruję do państwa. Myślę, wszystkiego do państwa artyści, także przekazuję mikrofon panu Zbyszkowi, żeby kilka słów powiedział na temat, no przede wszystkim, aranżacji tej dzisiejszej wystawy. Bardzo proszę, panie Zbyszku.
Dziękuję pięknie. Bardzo miło widzieć Państwa praktycznie zgromadzonych tutaj, ponieważ jak Państwo się domyślają, artysta, każdy artysta pracuje, zwłaszcza artysta wizualny, malarz, pracuje gdzieś w osobności, w zamknięciu. I czas, moment, kiedy może się podzielić, wchodzi na zewnątrz, jest dla niego z jednej strony jakimś wyzwaniem i niepewnością. Jest przynajmniej dla mnie, bo po kilkudziesięciu wernisażach wspólnych z grupą Ewa Sobia i indywidualnych zawsze jak to nie ma. To oczywiście sprawia zarówno ludzie, którzy przychodzą, państwo, jak i no, konfiguracja, powiedzmy, towarzystwo tych obrazów wzajemnie na siebie oddziałujące. Pan wspomniał, że przez 15 lat pracowaliśmy razem. Praktycznie to się nie skończyło nigdy jakoś definitywnie. Po prostu straciliśmy liderkę grupy, Delfinę, która współzakładała zarówno grupę Ewa, jak i oczywiście była inicjatorką powstania Galerii Delfini, która ma znaczące miejsce, jeśli chodzi o promocję sztuki na terenie Warszawy. No, jest taką pełną powierzchnią, naturalnie promieniowego. Państwo zdążyli pewnie zajrzeć do katalogu. Mieliśmy przyjemność goszczenia z naszymi pracami w bardzo wielu miejscach w kraju i za granicami. No, między innymi wielokrotnie wystawialiśmy za sprawą Delfiny w Argentynie, no ale również w innych miast, państwach na wschodzie, Litwie i Łotwie, także we Francji. Także nasza działalność wspólna, obecnie bez Delfiny, trwa nadal, tylko nie możemy sobie już poczytywać w nazwie, że jesteśmy grupą Warszawy, bo jesteśmy tylko jej częścią. Natomiast dosyć intensywnie nadal pracujemy. Bardzo dziękuję za uwagę i jestem wzruszony, zaszczycony Państwa obecnością. Mam nadzieję, że życzliwym odbiorem naszych prac. Dziękuję. Ja również się cieszę, że widzę dużo wspaniałych ludzi, którzy są i cieszą się, że my oglądają nasze prace, a jednocześnie chciałbym im podziękować za to, co robią przez swoją pracę. No nie wiem, jak to powiedzieć, ale wiadomo, to, co robię dobrego, to zawsze bardzo dziękuję. No i dziękuję galerii, że zaprosiłem, bo to jest najważniejsze, inaczej nas tu nie było, to wiadomo, także przede wszystkim wam dziękuję. I no i mam też galerii i na celu, bo to wszystkim na pewno chciałbym coś fajnego powiedzieć. Witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałem wszystkim powiedzieć, że moja rola jest dziwna, jeżeli chodzi o Galerię Delfiny, bo nie mam żadnej ani funkcji, ani prawda, nie jestem artystą, nie znam się na sztuce. Ale jestem, można powiedzieć, przy galerii strażnikiem pamięci mojej żony Delfiny. Była to bowiem kobieta niezwykła. Zasługuje na pamięć nie tylko najbliższych, ale szerszej opinii, szerszej publiczności, zwłaszcza polskiej, a przede wszystkim tej, która interesuje się sztuką, taką jak ja chciałam jeszcze bardzo przywitać naszych profesorów supraszczach, co dzięki zaczął się coś tworzyć, bo to był nasz początek. Jest profesor Derbis i profesor Jurkowski. Nie wiem na pewno. I pani Szyku jest. O, cudownie. To są nasi. Tak.
Ania mówi nasi, ponieważ to jest Ani Celienki i Wasi Redwinski. I moje też. Ja bym bardzo serdecznie chciała Państwu podziękować za piękne prace, piękną wystawę, ale myślę, że jeszcze coś jest takie nieuchwytne, ponieważ tu się czuje radość, jakieś szczęście, ta przyjaźń, która jest, może lekkość, jasność. I otwartość. No właśnie, i otwartość, jak Pan Dyrektor mi podpowiada. Także życzę kontemplacji, rozmów jeszcze i chciałabym jeszcze raz podziękować wszystkim. Dziękuję.